Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Zeta, to jest kolejny odcinek Przygód z Margonem. Dzisiaj to już jest 16 odcinek i tak jak mówiłem, już teraz powracamy i odcineczki właśnie będą co dwa, może trzy dni maksymalnie, obiecuję to wam. Więc dzisiaj trzeci dzień, czyli oczywiście lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem. Dzisiaj jakąś jedną wiadomość dostałem i ogólnie dzisiaj na odcinku jesteś najlepszy, mega wielkie dzięki. I ogólnie na odcineczku dzisiaj pójdziemy sobie sprzedać troszeczkę gruzu, kurde, cały czas do mnie ktoś pisze, czekajcie, sobie to usunę, bo denerwuje mnie, jak cały czas ktoś do mnie pisze. Dajmy tutaj, nagrywam, odpisuj, dobra, dam sobie to tutaj, może gdzieś tu, czekajcie, może tutaj, o, okej. Okej, w takim razie, no bo wiecie, jednak troszeczkę to mnie rozprasza. No i tak, pójdziemy sobie w takim razie teraz może do Karkahan, do gildii kupców i sprzedamy ten cały gruz. Wiem, że tu niektóre przedmioty są warte 1M, niektóre troszeczkę więcej. Czekajcie, napiję się. Ale dobra woda. No i tak, może chodźmy zobaczyć, czy jest miecio w karczmie, to będzie dosyć ważne. Wiem, że tu jest mieciek, bądź mieciu. Nie ma niestety miecia. W takim razie, jak wam właśnie mówiłem, że niektóre przedmiotki tu są warte jednak troszeczkę więcej niż te 20k, jaką mają wartość. Ale jednak postanowiłem, że sprzedam je w gildii kupców, bo nie chcę mi się bawić za jakieś, wiecie, 5-10k, że... Bo już to próbowałem raz czy dwa razy wystawić, wszystkie te itemki nie schodzą i naprawdę ciężko mi troszeczkę to jednak sprzedać, bo to są różnorakie itemy, nie wiem za ile one schodzą, cały czas muszę sprawdzać, więc wystawienie tych wszystkich przedmiotów zajmuje mi około godzinki, więc to jest całkiem sporo czasu i w tym czasie wolę na przykład nagrać dla was odcineczek. Dobra, w takim razie sprzedajmy sobie to wszystko, te całe badziewie. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że to kurde sprzedaję. Ogólnie tu mam już pierek z tytana. Ostatnio właśnie biłem z klanem tytanka. Patrzcie, troszeczkę na pieniędzy schodzi. Żebym tylko nie sprzedał tego, bo jakbym to sprzedał, to kurde, tak bym się zdenerwował. Nie, chyba tego nie sprzedam. Na pewno raczej się nie pomylę. Dobra, sprzedajmy to wszystko, co tam mało wartościowe rzeczy są, ale jednak troszkę wiadomo. Jednak troszkę są jednak wartościowe. Jeszcze następna torba. O, jeszcze ta tarcza. Ona jest fajna, ona jest taka fajna. Bardzo fajny mi się ten podoba, jej wygląd. Czekajcie, jeszcze tu sprzedam zlisza, to sobie wystawię akurat na aukcję. Zlisza to jest, bardzo ważne rzeczy są. I ogólnie przed chwilą dzwoniłem właśnie do Matiego i się pytałem, czy zrobimy jakąś właśnie wspólną serię na wakacje. No i Mati powiedział, że to dla niego tam nie ma problemu, tylko że on gdzieś wyjeżdża do 10 czy do 15 lipca, a więc niestety odcineczki by pojawiły się gdzieś tak od, myślę, że tak od 18 lipca, ale Mati jest zainteresowany serią, więc raczej na 100%, nie no, na 100% będzie właśnie seria z Matim Gaming, to będzie naprawdę fajne. Myślę, że poproszę Matiego, żeby odcinki były tak we wtorki, czwartki, w soboty, na przykład takie trzy odcinki tygodniowo, to by było fajne, tak przez całe wakacje sobie właśnie ponagrywać. Czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze wszystkie tutaj te badziewne itemki, jak to się mówi, sprzedam, kurde. Dobra, jeszcze to i czekajcie, to sprzedawać, wiecie co, to sobie chyba jednak zostawię, to na pewno sobie sprzedam. Jeszcze te pałki, to znaczy jakie pałki, kryształowe potęgi drzew. I jeszcze to i będziemy sobie powoli lecieć. Myślę, że polecimy sobie na mojego maga, bo tam mam troszeczkę wam więcej do pokazania niż u mnie tutaj na kubiececie, ponieważ ja tu stoję na jednym levelu, bo biję tytana, więc no tutaj nie za bardzo mam co pokazać, więc myślę, że tam sobie polecimy i naprawdę będzie całkiem spoko. No, sprzedajmy sobie jeszcze te wszystkie jakieś... To wiecie, to sobie może zostawimy jednak na pamiątkę, to będzie całkiem spoko. To sobie sprzedajmy. Zaproszenie na urodziny możemy sobie zostawić. To sobie zostawmy, bo to wiem, że dosyć cenne to może być. To sobie jeszcze sprzedam, a to jeszcze zostawię, bo to też może być dosyć cenne. Dobra, więc wszystkie jakieś tam chyba itemki właśnie posprzedawałem. Teraz jeszcze zostały mi to z lisza plus w torby jeszcze mam dosyć dużo, więc na razie... No, więc na razie nie będę po to szedł. Zrobię sobie, myślę, że to już po odcineczku, żeby właśnie tutaj was nie zanudzać tym. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie może na mojego
konto, na którym jestem zastępcą. No i ja się bardzo cieszę, że będzie z Matim taka seria. Myślę, że uda mi się Matego namówić na jakieś 3 odcinki dziennie, co będzie całkiem niezłe. Okej, musiałem się napić. No i ogólnie bardzo mega wielkie dzięki, ziomeczki, że pod ostatnim odcinkiem było 41 komentarzy. Wow, to jest tak dużo, naprawdę. Naprawdę jak to zobaczyłem, to naprawdę aż mi serce biło, bo naprawdę coś pięknego. Moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, że jest tyle komentarzy. Może łapek mniej, bo u mnie raczej zawsze jest u mnie mniej łapek, a bardzo, bardzo dużo komentarzy, za co wam jestem mega, mega wdzięczny, bo ja tak lubię jak osoby właśnie widzowie piszą komentarze, że to jest coś wspaniałego. Znajdujemy się teraz na Wyspie Wraków. Poekspimy troszeczkę na tym koncie. Widzę, że tu właśnie zastępca ostatnio coś nie gra, nie wiem dlaczego, ale chętnie sobie ja pogram na tym koncie. Może kozę sobie walniemy, walniemy sobie kozę i mamy kozy. Znaczy to jest lama, to jednak lama, nie koza. No i właśnie, a co to jest? To jest jakieś sadło zwierza konsumpcyjne. Ten przedmiot w grze pirata Willa Złotej Rączki wystarczy się nim dobrze natrzeć. Zmienia twój wygląd, a zmieńmy sobie ten wygląd. A to taki jest z tym. To jeszcze chyba z Wielkanocy, ale fajne, bardzo mi się podoba. Patrzcie, taki jestem mniejszy od tego, od mojego, jak to się mówi, od tej lampki, więc całkiem tak śmieszny dosyć. No i ogólnie, jeżeli wam się to podoba, że z Matim na wakacje będzie właśnie taka seria, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. I ogólnie w tym tygodniu jeszcze, moim zdaniem, tak na moje oko powinien się pojawić właśnie filmik z Matim, więc też całkiem spoko. Wydaje mi się, że lubicie filmiki z Matim, więc całkiem fajnie. Dobra, ten skarb, ubijmy sobie ten skarb, bo zawsze on mnie zabija. Teraz ja mam okazję go zabić i na jednego hita zleciał. Bardzo prosta walka. No i dobra. Tutaj widzę, że ktoś tu cały czas jest, więc wybija mi wszystkie kurde te rzeczy. Ale jak sami widzicie, ja sobie tutaj z nimi na spokojnie radzę. A nie znam na tym levelu żadnych fajnych eksapowisk. No tak, eksapowisk. Więc dlatego nie przeniosę się w inne miejsce, tylko będę musiał tutaj na jakichś resztkach eksapowiska niestety ekspić. Co to? Torba, jakąś nową torbę na klucze. Chyba w poprzednim odcinku chyba jeszcze tego nie miał, więc chyba jednak troszeczkę gra. Zobaczmy, czy ma coś wyczerpania. Wyczerpanie, nie, tyle samo, mało punktu honoru jak na ten level. Ale wiadomo, że to jest jednak świat zwykły, bo to jest chyba... Kurde, jaki to jest świat? Nie Gefion, nie pamiętam, wiecie, nie chcę was wprowadzić w błąd. Ale to jest na pewno świat zwykły. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Ubiję go, potępiony łowca, chyba raczej na 100%. Tylko, że niestety na łowców nie działa niestety właśnie, jak to się mówi, absorpcja, nie wiem jak to się dokładnie też mówi, więc to troszeczkę jednak mak jest słaby w walce z łowcą, ale sobie jakoś z nim poradziliśmy, tym bardziej, że to jest jeszcze jakiś mobek. Chciałbym wam tu pokazać jakąś walkę PvP, to by było całkiem niezłe. Wiecie co, powoli będziemy kończyć ten odcinek, nie chcę przedłużać, bo za bardzo wam dzisiaj nie mam nic do pokazania, oprócz tego, że tam tyle itemków właśnie sprzedałem. No i ogólnie właśnie jest, muszę jeszcze pozdrowić was, muszę przejść na mój właśnie, na Kubę Zeta i was pozdrowić, bo to miałem zrobić, bo już dawno nie pozdrawiałem, a tu jednak mi się przypomniało. W takim razie pierwszą osobą jest Dedo, później jest Kaisusis, jakoś tak to się mówi, i zamolony genio, więc bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Czekajcie, coś zobaczę. Zamknij X-em. No i patrzcie, i nie mogę zamknąć. No i dobra, wiecie co? Jeszcze mam takie jedno do was pytanie, bo pamiętam, jak jeszcze nagrywałem takie odcineczki, kurde, to było, nie wiem, 3 miesiące temu, 2 miesiące temu, to miałem takiego jednego chyba z najlepszych moich widzów, to był Daniel Przybło. I teraz mam do ciebie, Danielu, pytanie, bo wtedy pisałeś mi takie ogromnie wielkie komentarze. Chodźmy, zobaczymy sobie w drodze na harpie, bo za niedługo pewnie się Titanic zrespi, więc w drodze właśnie na Titanica będę o tym rozmawiał. Już miałem kończyć odcinek, ale znowu się zagadałem. I właśnie, Daniel Przybo, pamiętam jak komentowałeś moje filmy, każdy filmik to był taki wielki komentarz, uwierzcie, że to było, nie wiem, na 19 wierszy, taki długi komentarz. I teraz właśnie widzę, że Daniel, nie komentujesz moich odcinków i chciałem się zapytać ciebie, czy jeszcze mnie oglądasz, więc jeżeli mnie oglądasz, to oczywiście napisz mi odcineczek, bo jestem bardzo ciekawy, dzisiaj mi się tak właśnie przypomniało, że przecież jakieś miałem jeszcze takiego starszego widza, właśnie takiego Daniel Przybo, to znaczy nie, że starszego, tylko po prostu,
jeden z moich najlepszych widzów. No, tak mi się wydaje, że nawet podchodzi pod najlepszego widza. Więc jeżeli, Danielu, właśnie jeszcze oglądasz moje filmiki, to oczywiście prosiłbym cię, żebyś napisał mi komentarz. No i ogólnie, ziomeczki, przejdziemy się, zobaczymy, czy jeszcze jest harpia. Czekajcie, ja sobie otworzę może czat, może coś się więcej dowiem, może jest. Shire też nie było, Shire też nie biło. Elo. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie ma tytana, ale się przejdziemy, już tam sobie postoję, bo wydaje mi się, że za niedługo będzie. Wydaje mi się, że właśnie za niedługi czas właśnie będzie. Jak to się nazywa? Orlica. O kurde, chować go. Czekajcie, jak to się robiło. Kurde. Patrzcie, damy radę. Teraz, proszę państwa, walka roku. Kurde no. Walka roku. Bigo. Jest. I teraz, proszę państwa, czy to będzie walka. Czy to będzie walka roku? Już się nasz tutaj gracz zdenerwował, kurczę. Jeszcze padniesz. Kurde, obym nie padł, taka siara by była. A nie, nie padniemy. Kurde. Zrobiliśmy! Pierwszy raz wygraliśmy ten PvP. No jednak jest to 9 leveli mniejszy, ale się cieszę, że wygraliśmy w końcu te jakieś PvP, bo już dawno naprawdę PvP nie wygrywałem. A to jednak całkiem ciekawa sprawa wygrać PvP. Nie lubię tak zabijać graczy, z których nie dostanę właśnie punktów honoru, ale już dawno na odcinku nie było żadnego PvP, więc sobie go zabiłem. Jeżeli to jest mój wiz albo ktoś, to bardzo, bardzo przepraszam. Ja sobie właśnie teraz pójdę na orle. I czy jest orla? Błagam, żeby była. A i ogólnie jeszcze mam nagraną jedną orlę, więc jeżeli chcecie, to mogę wam wrzucić w następnym odcineczku. To by było całkiem fajne. No i ogólnie was jeszcze bardzo proszę, żebyście nadal pisali tyle komentarzy, tyle dawali łapek w górę, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. I jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę to jest coś naprawdę mega, mega fajnego dla mnie. No ogólnie za niedługo 1000 subów. Zastanawiam się nad jakimś specjalem na 1000 subów. To by było całkiem fajne, ale nie wiem właśnie, co bym mógł wykombinować. Kurde, no nie mam pojęcia. Jest orla? Czekajcie, jest mój klan. Tutaj stoi mój klan. I chyba za niedługo właśnie będzie orla. Ale wydaje mi się, że to już jakieś takie krótkie godziny. Zobaczyłbym sobie właśnie jeszcze w klanie, czy będzie orla, ale niestety nie mogę zobaczyć, czy będzie orla. Czekajcie, ktoś tu. Nie, na pewno sobie nie będę robił GRP. No i ogólnie zobaczyłbym sobie jeszcze w klanie na stronie prywatnej, czy jest orla, bo my na stronie prywatnej mamy właśnie różne takie powiadomienia, kiedy jest orla i w ogóle, ale niestety nie mogę wam pokazać właśnie strony prywatnej, więc ziomeczki, nie bez przedłużając, już nie chcę przedłużać, ziomeczki. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Dzisiaj tak za bardzo nic nie robiliśmy, ale wydaje mi się, że odcinek też całkiem spoko. W takim razie ja wam mega. Ja cię blokuję. Gdzie ty jesteś? Nie blokuję go, ale wyłączę ten GRP, bo tak mi będą denerwować. Blokuj zaproszenia do klanu. Nie to. Blokuj zaproszenia do drużyn. No i dobra. I cały czas mnie ktoś zaprasza, tak mnie to denerwuje. A ja tylko i tak biję z klanem, bo mój klan jest najlepszy ogólnie. No i dobra, ziomeczki, w takim razie ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i cóż, zostawcie łapkę i komentarz, jeżeli wam się spodobało. No i bardzo wam jeszcze raz dziękuję za te komentarze i łapki. No i cóż, do następnego. O, unikat! Me gusta los aviones, me gustas tú. Unikat to pierwszy, jeden nie ja. No dobra, w takim razie do następnego odcinka. No i cześć.